Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 31. Pełni Literatury. Pełni świątecznej, bo jej premiera odbędzie się w piątek 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Zależało mi na tym, aby miała ona świąteczne treści. Myślałem o utworach, które miałyby w sobie to coś, to co przywołują w nas święta. Znalazłem pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nie jest to może tekst religijny, ale jest on pełen poczucia odświętności, świąteczności i jest on tekstem, który przywołuje uczucia, które wszyscy bardzo, bardzo głęboko chowamy, właśnie związane z tą porą. Ten fakt, że on te uczucia przywołuje, może być nawet zarzutem wobec wierszy Gałczyńskiego, bo zarzucano mu taką łatwość pisania, momentami banalność, balansowanie na granicy kiczu, a może już nawet za granicą. Bezrefleksyjne przywoływanie motywów, które już są demodé, prawda? Bo będziemy tutaj mieć i księżyc, i serce, i obłok, i noc sierpniową, akurat nie grudniową, ale wszystkie te rekwizyty, które wydawało się, że po wojnie odesłano już do lamusa. Nie, one są u Gałczyńskiego żywe, w świetle, w blasku. To będzie poezja estetycznie kontrowersyjna. Julian Przyboś nienawidził poezji Gałczyńskiego. Uważał to za coś, co psuje kulturę i psuje gusty czytelników. My dziś będziemy go rehabilitować. Bardzo serdecznie zapraszam. Pieśni to cykl 10 pięciozwrotkowych wierszy, które Gałczyński napisał jesienią 1953 roku, na kilka tygodni przed swoją śmiercią. Zmarł 6 grudnia 1953 roku. Rodzaj poetyckiego testamentu, poetyckiej sumy, jak przekonamy się, pisanej z myślą o zbliżającym się końcu. Mamy tutaj do czynienia z bardzo pięknym spojeniem treści i formy. Forma pieśni wybrana przez Gałczyńskiego, forma horacjańska, potem również realizowana przez Kochanowskiego. Jest to forma, która nadaje powagę tekstowi, która nie jest patetyczna. Od Horacego pieśni mają charakter osobisty, mają charakter egzystencjalny, mają charakter filozoficzny, są refleksją nad własnym, jednostkowym, pojedynczym życiem i nad światem widzianym subiektywnie, oczami poety. Od czasów Horacego również pieśni wiążą się z odsunięciem od świata. Horacy pisał swoje utwory w Sabinum, posiadłości pod Rzymem. Kochanowski to jest oczywiście Czarnolas. A pieśni Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego powstają w Leśniczówce Pranie, na Mazurach, w Puszczy Piskiej, nad Jeziorem Nickim. Leśniczówce, która wtedy była bardzo odsunięta od świata. Dość powiedzieć, że kiedy Gałczyński pierwszy raz tam dotarł, to musiał płynąć tam łodzią z Rucianego. Prawda? Jeśli uważamy, że mieliśmy kiedyś jakąś egzotyczną podróż, to proszę sobie wyobrazić drogę łodzią z wioślarzem, który wiezie te wszystkie pakunki, walizki. Wiezie do miejsca, gdzie się spędzi 3 miesiące, bo mniej więcej na takie okresy wyjeżdżał do Prania. Ostatni raz był w Praniu z rodziną, z żoną i córką od sierpnia do października, czy właściwie do początków listopada 1953 roku. Tam wtedy dużo pisał, on zresztą zawsze tam dużo pisał i tam powstały na wyjezdnym nasze wiersze. Córka Konstantego Ildefonsa, Kira Gałczyńska, wspomina, że miał to być w planie cykl wierszy miłosnych skierowanych do żony. I ten cykl skręcił Gałczyńskiemu w stronę pożegnania. Skręcił w stronę sądu nad światem. Sądu, w którym wybiera się rzeczy, które chce się utrwalić, które chce się
ocalić od zapomnienia. Wybiera się, wskazuje, przywołuje. Również prosi się o to, aby te rzeczy zostały ocalone. To nie są wiersze religijne. Natomiast to chciałbym ocalić od zapomnienia jest nie tylko humanistycznym porywem poety, który uważa, że jest w stanie utrwalić coś, że sztuka jest dłuższa niż życie, więc to, co przekaże, zostanie. Ale myślę, że jest również rodzajem prośby do sił, które tej sprawie mogą sprzyjać. Gałczyński zresztą był w bardzo trudnej sytuacji artystycznej w tamtym czasie. Absolutnie nieoczekiwanie dla nikogo i właściwie teraz, patrząc na tę sprawę jak historycy, nawet nie do końca rozumiemy te mechanizmy, ale nieoczekiwanie, Gałczyński był bardzo kontrowersyjnym twórcą w okresie socrealizmu. Można byłoby powiedzieć, że był on nawet symbolem wstecznej, nie na czasie, niepotrzebnej, wrogiej ideologii poezji. Bardzo często przydawano jej jeszcze taki przymiotnik drobnomieszczański. Jego poezja była pełna drobnomieszczańskich rekwizytów. Na takim osławionym zebraniu Związku Literatów w jednym z przemówień przywołano Kanarka z jego wiersza, mówiąc, że już czas mu ukręcić łeb. To odebrano jako zachętę do tego, żeby przeprowadzić nagonkę na te wiersze. I rzeczywiście, zwłaszcza pokolenie młode takich ideologów komunistycznych nie zostawiało na Gałczyńskim suchej nitki. A on bronił się w bardzo niekonsekwentny sposób, bo z jednej strony pisał wiersze takie, jakie chciał, tak troszeczkę inkrustowane motywami, które mogły się socjalistom podobać. Z drugiej strony pisał bardzo socjalistyczne, ideologiczne również wiersze. Pewne jest, że niczego nie pisał do szuflady. Zawsze chciał istnieć, zawsze chciał mówić, zawsze chciał mieć kontakt ze swoim czytelnikiem. Można powiedzieć, że pracował nad poszerzeniem własnego pola wolności, ale to miała być wolność tu i teraz. To nie było pisanie dla przyszłości, pisanie dla kogoś, kto zrozumie kiedyś. To było zawsze pisane z perspektywą, że to będzie czytał redaktor, to będzie czytał cenzor i czy to w ogóle pójdzie. Tak chyba można rozumieć synkretyczność pieśni. Są tam momenty bardzo gałczyńskie, są tam momenty bardzo jego własne, ale też są tam tony, które były tonami poezji socrealistycznej. Były tonami tego nieszczęsnego, a może szczęsnego 1953 roku, od którego, czyli od śmierci Stalina, wszystko zaczęło się troszeczkę odwijać i iść w coraz lepszym kierunku. Ale z drugiej strony Gałczyński miał tę potrzebę istnienia na własnych warunkach. Kiedy przypomnimy sobie, że zarzucano mu, cytuję, skłonność do wyszukanej egzotyki w przejawach rzeczywistości i udziwniania jej, to pierwszy wiersz, który otwiera pieśni, jest po prostu kwintesencją wyszukanej egzotyki i udziwniania rzeczywistości. On otwiera wątek miłosny tych wierszy. Wątek, który przypomina nam, że to jest źródło. To uczucie jest źródłem inspiracji pieśni. Że to się potem zmieniło, trochę rozszerzyło, ale tak naprawdę to jest o miłości. I tak naprawdę to jest tekst, który jest słowem w dialogu, który jest odpowiedzią na miłość czyjąś, na miłość żony poety. I jest to tekst do niej skierowany. Posłuchajmy początkowych pieśni. Pieśń pierwsza. Gdy próg domu przestępujesz, to tak jakby noc sierpniowa zaszumiała wśród listowia, a ty przodem postępujesz. A za tobą cienie ptasie, szczygieł, gil i inne ptaki. Świecisz światłem wielorakim od sierpniowej nocy jaśniej. Bo ty jesteś ornamentem w gmachu nocy, jej księżycem. Przesypujesz światła w ręku z namaszczeniem, jak pszenicę. U twych ramion płaszcz powisa krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur,
blask wody i kamienia. Chciałbym oczu Twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Pieśń druga. Pochylony nad mym stołem, we wschodzącej zorzy łunie, ręce Twoje opisuję, serce Twoje opisuję. Smak Twych ust jak morwa cierpki i głosu pochmurną słodycz. I uszy Twe jak wysepki, które z dala widział Odys. Ten obłok jest Twoją twarzą, ten horyzont, ta akacja. Pióro maczam w kałamarzu i litery wyprowadzam. Niech staną rządek przy rządku, jak ptaki złote i modre. By z najprawdziwszego wątku powstał najprawdziwszy portret. Minął dzień, wciąż prędzej. Prędzej szybuje czas bez wytchnienia. A ja chciałbym Twoje ręce ocalić od zapomnienia. Pieśń trzecia. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek, ile lat nad strowtworzeniem, ile krzyków poematy, ile chwil przy Beethovenie, przy Corellim, przy Scarlattim. Twe oczy jak piękne świece, a w sercu źródło promienia. Więc ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. Już nie będzie bardziej dziwnego, onirycznego wiersza niż ta pierwsza pieśń. Wiersza, w którym jest skłonność do wyszukanej egzotyki w przejawach rzeczywistości i udziwniania jej. A chodzi tutaj prawdopodobnie o próbę oddania nieziemskości ukochanej kobiety. Tego, że jest ona zjawiskiem. Oczywiście użyłem słowa nieziemskości z braku lepszego słowa, ale jest ona bardzo ziemska. Jest ona bardzo spojona z naturą. Właściwie jest ona symbolem, można powiedzieć, natury. Razem z nią do domu, gdy próg przestępuje, wchodzi las, wchodzą ptaki, wchodzi noc, światło, blask. To wszystko, co kształtuje atmosferę pieśni, ale też atmosferę poetyckości świata, atmosferę poetyckości życia. Można powiedzieć, że ona to wnosi razem ze swoim przybyciem. Zauważmy też, że nie wnosi ona razem ze sobą jasności. Wnosi elementy nocne i wnosi oczu chmurność. Potem będziemy mieli w innym wierszu, w innej pieśni chmurę na czole matki. Ta chmurność nie jest czymś pozytywnym. Jest wyrazem ciężaru życia, wyrazem przeżywania tego życia jako powodu również do zmartwień. Pierwsza pieśń łączy w sobie tę lekkość, ten blask, atmosferę poetycką, życie w poezji, bycie poezją z pewnym ciężarem troski, obaw, które tutaj są bardzo subtelnie zaznaczone. I last but not least, refren ocalić od zapomnienia. Zapomnienie to jest coś, co dla Gałczyńskiego jest czymś najgorszym. To jest ostateczne zniszczenie. Coś najbardziej dojmującego, co może spotkać istnienie. Nie tylko przemija, ale też zostaje zapomniane. To jest poczucie, które zaznacza się głęboko we wszystkich tych wierszach. Też wiara, że rodzajem lekarstwa na to, jednym sposobem obrony przed tym jest właśnie pisanie. Stąd druga pieśń zaczyna się. Pochylony nad mym stołem we wschodzącej zorzy łunie, Gałczyński wstawał o potwornie wczesnych godzinach notabene, ręce Twoje opisuję, serce Twoje opisuję. To jest ta aktywność, którą podejmuje poeta. I aktywność, która buduje pewną opozycję również istniejącą w tych wierszach.
między byciem i pisaniem. Później będzie to opozycja między byciem i pracą. Po stronie bycia jest ta ukochana kobieta. Po stronie pisania jest kochanek, który próbuje ocalić od zapomnienia. To, co widzi, to, co przeżywa, to, co przeżył z nią, co razem przeżyli. O tym jest ten wiersz trzeci. Jak dużo rzeczy jest, które zostaną zapomniane. Te drogi, ścieżki, deszcze, śniegi, listy, rozstania. To wszystko odchodzi, to wszystko odejdzie razem z nimi. To wszystko nie może zostać zapomniane. Ale w hierarchii rzeczy, które zostać zapomniane nie mogą, wyżej jest jednak jej serce, które jest tym źródłem promienia oświetlającego to wszystko. Te postaci mają dwie role. On przemienia życie w poezję, a ona przemienia poezję w życie. Ona sprawia, że życie staje się czymś innym, czymś więcej, wprowadza w nie to, co może ono pomieścić jeszcze poza codzienną krzątaniną. Życia krzątanina mysia, pisał Puszkin. Obok tej mysiej krzątaniny, ponad nią. Przemiana poezji w życie. O tym jest bardzo wyrazisty wątek wierszy z cyklu pieśni. Wierszy, które, choć pieśni powstawały latem, późnym i jesienią, zyskują scenerię zimową. Nie przypadkiem. To jest ta sceneria powszedniej poezji, którą wnoszą święta Bożego Narodzenia. Wnosi śnieg, wnosi magia tej pory roku, bardzo szczególna. Też wnosi to zatrzymanie, które zima dyktuje. To już było u Huracego. Wrzuć drwa do komina, nalej wina. Przepraszam za rym. Oczywiście Horacy to jakoś subtelniej rymował, ale z głowy tego już nie zacytuję. W każdym razie to jest nastrój bardzo bliski pieśniom Gałczyńskiego. Jest to najlepszy dla niego czas do tego, aby zmieniać poezję w życie, a może życie w bycie, w coś głębszego, coś większego. Niebagatelną rolę ma tu sztuka. Posłuchajmy. Pieśń piąta. Garniemy się do muzyki. Muzyka to jest nasz festyn. Kochamy trąbki i smyki, obój, klarnet i klawesyn. Jest w domu lichtarz nieduży z wysoką świecą szkarłatną. Ona do koncertów służy. Do dźwięku dodaje światło. Ty ją zapalasz w godzinie muzycznej i płomyk świeci w chwili, gdy z głośnika płynie koncert brandenburski trzeci. Radość, jak poważny taniec, przesuwa swój cień po ścianach i pada świecy pełganie na twarz Jana Sebastiana. Lipski kantor bardzo mile uśmiecha się zza oszklenia. Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. Pieśń ósma. Na moście Poniatowskiego wiatr śnieg ukośnie rozkłada. Na moście Poniatowskiego śniegiem kurzy balustrada. Latarnia w oczy nas razi, ośnieżona do połowy. Niewielu ludzi zgromadził przystanek autobusowy. Tylko nas dwoje. Stoimy przy tym przystanku nad rzeką. Dwoje ludzi w głębi zimy, jak w głębi lasu białego. Parę by tu wron postawić, tak ze trzy, pośrodku jezdni, poobracać je dziobami ku sobie na śniegu gwiezdnym. Niech by stały. Wiatr niech wionie wzdłuż i chmurą twarze zmienia. Chciałbym i te trzy łby wronie ocalić od zapomnienia. Bardzo interesujące są tutaj te dwa wymiary przemiany poezji w życie. Słuchanie muzyki, powiedziałbym obrzędowe, liturgiczne słuchanie muzyki i moment na przystanku tramwajowym zimą, gdzie w świetle pada śnieg.
odświętność i zwyczajność. I poezja odnajdowana w jednej i w drugiej sferze. Pieśń piąta, ta pieśń rozpoczynająca się pięknym wersem, garniemy się do muzyki. Wersem, w którym słowo muzyka, podzielę się z Państwem taką refleksją, w oczywisty sposób rytm tego wiersza narzuca, aby akcentować niepoprawnie. Muzyki, a nie muzyki. To jest tak, że garniemy się do muzyki, muzyka to jest nasz festyn. To nie jest może ważna obserwacja, ale mówi coś o muzyczności tego wiersza. O tym, że on również poszukuje w tej warstwie brzmieniowej, w warstwie dźwiękowej, zresztą nie tylko w tym miejscu. Generalnie nie jest to wiersz o muzyce, chociaż myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych de facto polskich wierszy o muzyce, tylko wiersz o słuchaniu muzyki, o odświętności tego aktu, tego obrzędu, o tym, że on domaga się odpowiedniej oprawy, światła, dzięki któremu rozgrywa się w godzinie muzycznej coś jeszcze, światła, w którym portret Jana Sebastiana wydaje się uśmiechać, pada na niego filujące światło świecy. On żyje, ta muzyka żyje. To jest wywoływanie ducha, można powiedzieć. To wszystko dzieje się w tej specjalnej godzinie muzycznej, w specjalnych chwilach. To jest dostępna nam poezja w życiu, mówi Gałczyński. I tych chwil jest wiele. To nie jest jedna chwila. Dlatego też ten wiersz kończy się frazą: chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. To nie jest coś, co przeminie. To nie jest coś, co jest jednostkowe. To można powtarzać. Koncert brandenburski można słuchać jeszcze i jeszcze. W odróżnieniu od tego momentu zimowego oczekiwania na tramwaj na moście Poniatowskiego. Tam nie ma muzyki, ale ile się tam dzieje. Wiatr śnieg ukośnie rozkłada, śniegiem kurzy balustrada, latarnia w oczy nas razi ośnieżona do połowy. Dwoje ludzi w głębi zimy, jak w głębi lasu białego. To jest moment poczucia niezwykłości tego, że oni tam w tym czasie, w tej chwili, w tej scenerii stoją. Takiej niezwykłości, która domaga się reżyserii. Więc wrony jeszcze, żeby tutaj przyleciały i stanęły w tym miejscu, na tym śniegu, śniegu gwiezdnym. To jest moment kosmosu. Niechby stały wiatr, niech wionie wzdłuż i chmurom twarze zmienia. To jest wiersz o tym, że może być niezwykle, że można ogarnąć poezją tak niechcianą rzecz, jak czekanie na tramwaj w śniegu. I tak powszednie, banalne, zwyczajne istoty, jak wrony stojące na tym śniegu gwiezdnym. Mam wrażenie, że zima, zimowy krajobraz, te motywy zimowe w pieśniach są usprawiedliwieniem, bo innym nurtem tego cyklu jest to, że trzeba pracować. Jest opozycja między byciem, takim byciem właśnie w godzinie muzycznej albo w tym momencie czekania na tramwaj i pracą. Pracą, która jest motywem pochodzącym z powietrza tamtych czasów, z powietrza roku 1953, gdzie wiersze miały organizować czytelników do pracy. Więc poeta nie pracuje, bo jest zima. Akurat zimą się mniej pracuje. Natomiast nie we wszystkich wierszach jest zima. I mamy cały nurt tekstów, które odnoszą się do tego motywu pracy. Nawet próbują budować pewną filozofię pracy, jej rolę życiową. I to, jak ma się do pracy pisanie wierszy, jak ma się do pracy przemienianie życia w poezję. Posłuchajmy. Pieśń szósta. Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez
przez czasy jak skałę złotą. Choćby i porazy tysiąc osaczały nas trudności, my idziemy, blaskiem bijąc w urodę maszyn i roślin. W poczekalni kin srebrzystych, gdy zadymka śnieżna bredzi, siadamy strudzeni, strudzonych ludzi sąsiedzi. Dni i noce z nami biegną, a my z nimi ku przodowi, w trudzie tworząc piękno. Piękno, które znów służy trudowi. Z chmury zwisa śnieg z ukosa, twarz twoją w srebro przemienia. Chciałbym śnieg na twoich włosach ocalić od zapomnienia. Pieśń czwarta. Oto jest nasz dom codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny, nieustanne kształtowanie. Słońce wschodzi i zachodzi, drzewa kwitną, liście ronią. My strumień rzeczywistości kształtujemy naszą dłonią. Jesteśmy cząstką w zespole. Z niego płynie nasza siła, żeby chleb leżał na stole, a pracą lampa świeciła, by czas jak pochodnia płonął, jednako dzień czy mgła nocna. Stoimy przy życiu, żono, jak tkacze przy swych krosnach. Z dnia na dzień tkaninę tkamy, wzorzystą dla pokolenia. Chciałbym i blask naszej lampy ocalić od zapomnienia. Pieśń siódma. Cząstka pracy wykonana. I znów cząstka. I znów cząstka. I znów noc. I znów od rana do cząstki dodana cząstka. Słońce serca nam przeszywa i biją wdzięczne blaskowi. Rękami pchamy tworzywa od bezkształtu ku kształtowi. Kształtami świat zaludniają do prac przyłożone dłonie. Tętnią pracę. Tak powstają wiersze, domy i symfonie. Znów noc. Jak ludzie wysocy stoją świerki, śnieg się sypie. Gwiazdy świecą w głębi nocy, w głębi wielkich skrzypiec. A za oknem migotliwie Wenus gałąź opromienia. Chciałbym i ten błysk na szybie ocalić od zapomnienia. Ciekawe wiersze, prawda? Takie, które brzmią dosyć ideologicznie, ale kończą się śniegiem na twoich włosach, który należy ocalić od zapomnienia, blaskiem naszej lampy i błyskiem na szybie. I to jest prawda o Gałczyńskim i o obecności tych motywów w jego pieśniach. Niesprawiedliwe byłoby myślenie, że i nieprawdziwe przede wszystkim, że Gałczyński pisał rzeczy narzucone z zewnątrz. To było w atmosferze czasów. To, że on świetnie rozumiał, że rzeczywiście nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć. Godność daje człowiekowi praca. I że bycie poetą jest też pracą. Że poeta w trudzie tworzy piękno, które znów służy trudowi. Że jest to coś, co powinno wzmacniać. Ale raczej wzmacniać tak jak muzyka Jana Sebastiana. Wzmacnia, pomaga żyć. Opromienia to życie. Sprawia, że nie jest ono bieganiną myślą, tylko czymś więcej, że jest tańcem radości. Poważnym tańcem, pisze Gałczyński, ale jednak tańcem. Jest jeszcze jeden motyw w pieśniach, który moglibyśmy z czasem, w którym powstały, powiązać. Jest to motyw, który nieoczekiwanie również zbliża się i skleja się z naszym czasem. Posłuchajmy. Pieśń dziewiąta. Pisze ten list, moja droga, z leśniczówki. W chwili takiej, gdy stoi lampa naftowa na pudle od kostek Maggi. W pokoju nie ma nikogo. Zmierzch, zegarek tyka lekko. Drzwi się otwarły. Na progu staje matka leśniczego. Zatroskana,
zatroskana, cała w cieniach od zgryzoty. Mówi: znowu, proszę pana, słychać w chmurach samoloty. Ja się, proszę pana, nie znam, ale to wielka maszyna. Ja wiem, że to nic, a jednak groźny czas się przypomina. Matko, podnieś pięść do góry. Miliard tych pięści ma ziemia. Chciałbym na czole twym chmury ocalić od zapomnienia. Gałczyński w praniu wynajmował pokoje w leśniczówce, gdzie mieszkał młody leśniczy ze swoją matką. Po kilku miesiącach pobytu jego żona i córka wróciły do Warszawy. On jeszcze został. To pewnie jest sytuacyjne tło tego wiersza, listu. I oczywiście sytuacyjnym tłem jest też motyw tak zwanej walki o pokój i ruchu pokojowego w naszym kraju w owym czasie, który był rodzajem gry na czas toczonej przez państwa bloku wschodniego po to, aby zyskać czas na to, aby opracować broń jądrową, która będzie również w arsenale, tak jak w arsenale amerykańskim już była. Ja opowiadam o tym oczywiście po to, żeby pokazać skomplikowanie tego. Natomiast myślę, że teraz my czytamy to prościej. My rozumiemy to już w sposób absolutnie czysty. Rozumiemy to jako wizję troski kobiety o to, że znów wraca zło. Że zło nie minęło. I rozumiemy to jako świadomość poety, że kobieta, matka jest istotą, która jest w stanie walczyć. Ale walczyć nie z bronią w ręku, tylko walczyć dzięki temu, że ma ona wpływ na swojego syna. Że w tych wszystkich samolotach, za tymi wszystkimi urządzeniami do zabijania siedzą synowie. Gałczyński wierzy, że oni mogą posłuchać głosu matek. Jest to oczywiście utopijna wiara, ale jest to wiara bardzo głęboka i bardzo realna i bazująca na świadomości, jak ważny jest to związek. Bazująca na wierze, że człowiek jest w stanie zawrócić ze złej drogi. Ten wiersz jest wierszem, który to straszne, ale zyskał w naszych czasach, w drugim dziesięcioleciu XXI wieku, znowu aktualność. Znowu chce się wierzyć, że matki są w stanie uratować świat i uratować również swoje dzieci. To wszystko jest oczywiście bardzo ważne. Natomiast co po lekturze pieśni pozostaje? Pozostaje świadomość, że Gałczyński jest jeszcze jednym poetą, który przeżywa tą agrarność świata. Przeżywa świat w jego wymiarze czasowym, że to przeplatanie dnia i nocy, pór roku jest dla niego perpetuum mobile. Jest dla niego czymś, co jest godne zachwytu, podziwu, fascynacji. Jest tematem literackim. I oczywiście, kiedy pisze słońce wschodzi i zachodzi, drzewa kwitną, to przyboś wchodzi pod stół ze wstydu, że tak w ogóle ktoś może układać wiersze, tak rymy klecić, jakby powiedział Iwaszkiewicz. Ale to jest dla Gałczyńskiego coś, co zasługuje na stałe przypominanie. I zasługuje na to, aby to ocalić od zapomnienia, aby to zachować, bo na tym polega tajemnica, że słońce przeszywa, że słońce popycha do aktywności, do życia, do pracy. A księżyc? No właśnie, księżyc tworzy aurę. On inspiruje coś innego. Inspiruje wejście w głąb. Inspiruje chwilę odpoczynku. Chwilę spojrzenia w górę. Nie patrzy się w słońce. Ogląda się księżyc. Chwilę refleksji. On tworzy baśniowość, nadaje światu wymiar baśniowy.
On jest symbolem tej innej poezji, tej poezji nastroju, poezji godziny muzycznej, a nie poezji aktywności, poezji pracy, poezji wspólnoty. Noc przeżywa się w tej najmniejszej wspólnocie z najbliższą osobą albo samotnie. Prowadzą nas pieśni ku ostatniemu wierszowi. Wierszowi, który jest rodzajem podsumowania, można powiedzieć samokrytyki również, i samoobrony, obrony tej poezji, obrony tego cyklu, obrony sensu własnego pisania. Posłuchajmy. Pieśń 10. Wybaczcie mi, ludzie, jeśli w tych pieśniach dałem tak mało, że nie takie niosę pieśni, jakie by nieść należało, że tyle tu tych piękności, ptaków, różnych pobrzękadeł, złocistości, srebrzystości, księżyców, bachów i świateł. Cóż, kocham światło. Promieniem, jak umiem, wiersza obdzielam. O, gdybym mógł, to bym zmienił cały świat w jeden kandelabr. Myślę, że po to są wiersze, ich ruch ku sercu człowieka, by szerzej szła, coraz szerzej przez kontynenty jutrzenka, światłami po wszystkich placach, światłami w każdej ulicy, ta Eos różanopalca z dumną twarzą robotnicy. Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. Słyszymy, że Gałczyński wie, że te wiersze nie będą się podobały ideologom. Doskonale zna ich, w cudzysłowie, słabe strony. Te strony słabe w ich oczach. Cóż, kocham światło. Tak odpowiada. To jest odpowiedź. Odpowiedź prostaczka. Odpowiedź kogoś, kto jest zbyt naiwny, aby polemizować z ideologami. Nie potrafię być inny. Jestem taki. I w ogóle widzę świat jako rodzaj przestrzeni walki, światła i ciemności. Poezja jest po stronie światła. Poezja jest po stronie światła słonecznego. Eos różanopalca, to jest przecież cytat z Homera, jest tym świetlistym promieniem, który oświetla świat. Poezja jest również światłem księżyca. Nadaje światu inne kształty, nadaje światu inne aurę, rzuca inny blask. Nie należy traktować bardzo surowo tego poety, który wzrusza się, pisząc o księżycu, który w ogóle pisze o księżycu. Przypomnijmy, że Gałczyński jest autorem wiersza satyrycznego Dziwny wypadek na rogu Nowogrodzkiej, gdzie tak parodiuje westchnienia poetów na widok księżyca i kończy ten wiersz wersami: księżyc ma ten styl pracy, no, że wschodzi i świeci. Lecz poeci są tacy. Ech, poeci, poeci. Poeci są tacy, że ich to dziwi i wzrusza. Ech, poeci, poeci. On się śmieje z samego siebie. On chce być poetą. Jest, nie może przestać nim być. Warto jeszcze w tej ostatniej, 10. pieśni zwrócić uwagę na ostatnią jej zwrotkę, o tej drodze, która jest w połowie tylko przebyta i pędzi z nami bez wytchnienia. Czy to przypadkiem nie jest taka aluzja, że stoimy w miejscu? Czy to nie jest przypadkiem taka wizja, że indywidualna droga już się kończy? Tu motyw drogi w pieśniach przecież ciągle się powtarza. Ile razem dróg przebytych. Ale te drogi zmierzają gdzieś już do końca. Natomiast ta droga społeczna, droga w wymiarze wspólnotowym, pędzi z nami bez wytchnienia. A my jesteśmy
idąc ciągle w tym samym miejscu. Bardzo to jest ciekawe. Ma to wymiar niedokończenia, wymiar może nawet krytyczny, krytycznej refleksji. Ale droga poety prowadzi do pieśni, prowadzi do wierszy od pierwszego do dziesiątego i prowadzi dalej. Gałczyński wraca z prania, publikuje te wiersze w Nowej Kulturze i kilka tygodni po ich publikacji umiera na zawał serca, zostawiając tę symfonię poezji w testamencie i zostawiając w testamencie to pragnienie, aby ocalić od zapomnienia. I ten imperatyw, który nam przekazuje, bo przecież nie tylko poeta może ocalać od zapomnienia. Wszyscy mamy takie chwile, które chcemy utrwalić, takie rzeczy, które chcemy utrwalić i wszyscy mamy też chyba taką moc, aby w wymiarze indywidualnym to zrobić, aby życie przenosić w mit, aby tworzyć prywatne mity. To jest coś, co z tych wierszy również możemy zaczerpnąć. Nie ma w roku lepszej pory na tworzenie mitów niż święta, niż spotkania z bliskimi, niż ta chwila zimy, która tak wiele nam przypomina, tak wiele stwarza też możliwości w naszym dzisiejszym życiu. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 31. odcinka Pełni Literatury. Bardzo Państwu dziękuję za Państwa obecność. Życzę wszystkim świąt takich z wiersza Gałczyńskiego, z najpiękniejszych fragmentów tego wiersza, pełnych światła, pełnych muzyki, pełnych blasku, dobrych uczuć. Takich uczuć, które nie zostaną zapomniane, które będą nas wzmacniały. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.